Uwaga, ten film może zawierać treści polityczne. Tunel w kobyłce już otwarty. Mogę sobie biegać, mogę chodzić, mogę jechać na rowerze, tak samo jak samochody mogą pojechać tą stroną. Oczywiście nie tylko ja, wy również. A jak wyglądało oficjalne otwarcie w formie konferencji prasowej? Zapraszam was na zapis tej operacji. Zaczynamy! Mazowieckie inwestycje. Witam was tutaj, cześć wzrosz. I zanim zaczniemy zapis konferencji, to was uprzedzę, że faktycznie były naprawdę kiepskie warunki tutaj do nagrywania. Wiał wiatr, było zimno, jeszcze padał deszcz, więc dźwięk nie jest w najlepszym stanie niestety. Natomiast sam zapis wywiadu z panią burmistrz Kobyłki jest już w dużo lepszym stanie. Macie do niego oczywiście rozdziały. Tymczasem zaczynamy. Dzień dobry Państwu, witamy Państwa bardzo serdecznie i bardzo dziękujemy za przybycie pomimo tych trudnych warunków pogodowych tutaj na otwarcie bezkolizyjnego skrzyżowania w Kobyłce. To już jest drugie bezkolizyjne skrzyżowanie, które realizowane jest w ramach projektu Prace na linii kolejowej E75 na odcinku Sadowne-Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa-Rębertów-Sadowne. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z programu CEF Łącząc Europę. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Andrzeja Witela, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Dziękuję bardzo pani burmistrz, pani starosto, panie prezesie, wszyscy państwo tutaj, którzy przybyli w tą nie najlepszą pogodę do Kobyłki, aby być świadkiem rzeczy, można powiedzieć, epokowej, czyli otwarcia tunelu drogowego w ciągu ulicy Orszaka, zrealizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe w ramach wielkiego programu kolejowego, jakim jest program Krajowy Program Kolejowy, na który również dotarł do Kobyłki, do powiatu wołomińskiego w dwóch wydaniach, bo to jest drugie bezkolizyjne przejście przez bardzo ważną linię kolejową Rejbałtika. Stąd też radość jest duża i środki europejskie zaangażowane, środki krajowe. Ja się bardzo cieszę, że kolej łączy dwie strony Kobyłki. Będziemy mogli wspólnie korzystać z tej infrastruktury, która jest, jak widzimy, na miarę XXI wieku. Porządna droga, chodnik, ścieżka rowerowa, wszystko to, co potrzebne. Bardzo się cieszę z tego wydarzenia. Dzisiaj wiem, że ono jest wyczekane. Cieszę się podwójnie, jako minister i prezydent odpowiedzialny za kolej, ale również jako radny zajmiku wojewódzkiego z tego terenu, bo to jest dla nas wszystkich niezwykle ważna informacja. Gratuluję firmie zakończenie inwestycji, zamawiającemu dobrego zamówienia, samorządowcom tego, że będą mogli teraz pokazywać tę infrastrukturę na swoim terenie. Dziękuję bardzo za wszelką pomoc przy realizacji tej inwestycji. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pan Adam Lubiak, starosta powiatu wołomińskiego. Szanowny panie ministrze, szanowni państwo, szanowny pan burmistrz. Bardzo dobry dzień. Kolejny dzień dla naszego powiatu. Mam na myśli tę inwestycję, na którą mieszkańcy czekali tak naprawdę 15 lat. Realizacja tego zadania przyczyni się niewątpliwie do różnienia ruchu w mieście Kobyłka, połączy dwie części Kobyłki bezkolizyjnie, ale także poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu, rowerzystów, pieszych. Przyczyni się na pewno do komfortu jazdy kierowców na terenie naszego powiatu, za co bardzo serdecznie dziękuję panu ministrowi Andrzejowi Witelowi oraz gratuluję władzom Kobyłki, wszystkim mieszkańcom znakomitej współpracy przy realizacji tego zadania. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pani Edyta Zbieć, burmistrz miasta Kobyłka. Dzień dobry, szanowni państwo, panie ministrze, panie starosto, panie prezesie. Wyczekiwana chwila, historyczna chwila. Chciałoby się napawać tą chwilą, gdyby pogoda. Cieszymy się, że powstaje drugi bezkolizyjny przejazd w Kobyłce. Powiadomo, że mamy tunel. Będzie bezpieczniej przede wszystkim dla
Państwo. Żadne służby ratownicze nie będą okrężną drogą jeździły do zdarzenia, do pacjenta. Dzisiaj informujemy też służby, które Straż Pożarna, pogotowie, policję, że ten tunel już jest czynny. Będzie bezpieczniej, będzie droga łącząca obie strony Kobyłki. Bardzo się cieszę. Cieszę się i bardzo dziękuję wszystkim wspierającym, że ten tunel powstał. Wszystkim mieszkańcom gratuluję i życzę miłego użytkowania. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pan Piotr Majewczak, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Szanowni Państwo, zapomniałem się z radni ciągu komunikacyjnego na Imbarki, a to jest na papierowym bardzo ważny ciąg komunikacyjny kolejowy. W Polsce przeszło 360 km. Jest to ciąg komunikacyjny, który opiera po prostu linii kolejowych systemu przyszłowodem linii Lenery. 17 roku zaproszła się modernizacja odcinka właśnie tutaj, tego podwójnego zupełnie. W kolejnych latach Sadowy Krzyżek był modernizowany teraz, ostatni odcinek od Krzyżowa do Białegostoku, który docelowo pozwoli mówić z kolicami województw mazowieckiego i podlaskiego przejechać niespełna półtorej godziny, zresztą będzie to bardzo konkurencyjny czas. Natomiast te wszystkie inwestycje kolejowe odczuwają nasi pasażerowie. Polepszamy kontekstowo podróże, ale za każdym razem też staram się myśleć o naszych sąsiadach, o otoczeniu, o mieszkańcach miast, przez które ta nasza kolej przechodzi. Stąd też program, który powstał właśnie w budowie podlaskiej skrzyżowanej bezkomisyjnych miejsc eksploatacyjnych, komisyjnych, aby tym naszym mieszkańcom, sąsiadom, mieszkańcom okolicznej miejscowości ułatwić podróżowanie oraz przemieszczanie się. Ponieważ oczywiście oszukiwa, staramy się, żeby ta kolej była coraz szybsza, coraz modernizowana, coraz bardziej komfortowo się jeździło. No i liczymy na to, że pasażerów będzie coraz więcej pasażerów, no to coraz więcej pociągów. No i niestety te zdecydowania komisyjne powodują to, że coraz częściej te szlaki są zamknięte. Dlatego 12 obiektów na tym odcinku od Lenerowa do Sadowego już zostało oddane do eksploatacji. 12 obiektów, to jest ostatni z nich, przeszło 46 milionów złotych inwestycja kosztowała. Wykonawca półtora roku uporał się i dzięki temu miałem nadzieję, że przyszłość będzie też plona jest prostości do tego, żeby bardziej komfortowo, bezpiecznie się podróżować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zapraszam teraz do oficjalnego otwarcia tunelu pod torami linii Warszawa-Białystok. Jest to tunel w Kobyłce na ulicy Orszaka. Ja również po oficjalnym otwarciu zapraszam Państwa do pamiątkowego zdjęcia. Tunel został oficjalnie otwarty. Ja tutaj zapraszam do pamiątkowego zdjęcia jeszcze. Edyta Zbieć, burmistrz miasta Kobyłka. Jak wygląda organizacja ruchu teraz po otwarciu tunelu? Zmieniła się. Teraz ulica Orszaka będzie miała pierwszeństwo. W pierwszej kolejności postawiliśmy już kilka dni temu znaki oznaczające pierwszeństwo przejazdu właśnie ulicy Orszaka z ulicą Rzymilskiego. A teraz właśnie PKP uzbroiło w znaki ulicę Jana Pawła II, czyli ulica Orszaka ma pierwszeństwo przejazdu. Kierowcy się uczą dopiero, ale jeszcze nie było żadnego wypadku, więc mam nadzieję, że nie będzie. Jak z likwidacją przejazdu kolejowego, kiedy będzie zamknięty? Od razu, czyli równolegle. Tutaj o 10 będzie zacznie funkcjonować już tunel i zamknięcie przejazdu również nastąpi o godzinie 10. A tutaj ekrany akustyczne na górze będą otworzone wzdłuż tunelu, czy? PKP nie przewidziało tych ekranów akustycznych, więc będziemy musieli rozmawiać z PKP. Takie pismo już wysłaliśmy, żeby zabezpieczyć mieszkańców, jeśli chodzi o hałas. Także będziemy musieli tutaj powalczyć jeszcze troszeczkę. A tam po drugiej stronie popołudniowej ma jeszcze powstać jedna ulica. Kiedy możemy się spodziewać? Mamy wszystkie już dokumenty gotowe, mamy ZRID-y, jesteśmy gotowi do tego, żeby ogłosić postępowanie przetargowe. Myślimy, że od wiosny mogłyby zacząć się już prace, zostałby wybrany wykonawca i zaczęłyby się prace. To nie jest długi odcinek drogi. Także myślę, że to w ciągu 3-4 miesięcy ta ulica jest w stanie
powstać. Trochę przez las nie dało się jakoś inaczej wytyczyć? No nie, no tak, tak wyszło. Musimy się połączyć z ulicą Warszawską, gdzie są właśnie parkingi, parkuj jedź i tam jest dużo miejsc parkingowych. My w tej chwili rozmawiamy z prywatnym właścicielem działki, która znajduje się po tej stronie Kobyłki, żeby wydzierżawił nam działkę pod kątem właśnie parkingu dla mieszkańców, żeby mieszkańcy mogli zostawić tutaj samochody i przejść na stację kolejową. No bo będzie problem z postawieniem tylko samochodu. Ewentualnie przez Wołomin trzeba będzie jeździć. A nie po to tunel tutaj powstał, żeby jechać tak daleko. Dokładnie, tak. Ale nie mogliśmy kontynuować naszej inwestycji równolegle z inwestycją PKP, więc musieliśmy poczekać. Dlatego teraz. A tam jeszcze skrzyżowanie musi być przebudowane. Kiedy możemy się coś spodziewać? Skrzyżowanie gdzie? Po stronie południowej. Czyli tu na jest końcu 634, tak? To znaczy tak, w tej chwili to rozmawiamy z MZ, będzie realizowana ta ulica 634, tylko że jakby termin realizacji to jest 36 miesięcy. Ten odcinek jeszcze nie będzie brany pod uwagę. W tej chwili będzie 634 będzie realizowany od Fokusa do skrzyżowania z Turowem. Natomiast docelowo będzie przebudowany, ale będą tam światła. W tej chwili chcemy powalczyć z MZDW, żeby wydłużył sekwencję tych świateł zielonych, bo tu się okazuje, mamy 15 sekund. To dzisiaj mogą jeszcze powstać tutaj korki duże? Najprawdopodobniej tak będzie. Chociaż MZDW obiecało, że wydłuży tą sekwencję, a to jest 15 sekund zielone światło, a 636 to główna trasa ma 63 sekundy, więc ponad minutę. Więc może być korek. Ale rozmawiamy i mają zmienić na dniach, ewentualnie może nawet dzisiaj już coś się uda wydłużyć. I wtedy też wszystkie drogi rowerowe będą połączone z tunelem, bo po jednej, po drugiej stronie nie są niedociągnięte. Tak, tak, będą połączone z tunelem, także no, do tego dążyliśmy, tak, żeby to wszystko było płynne i udrażnione. A jak docelowo będzie wyglądać tam wyjazd? Ta droga będzie miała pierwszeństwo cały czas tam główna, czy będzie wyjazd z tunelu preferowany? Miała, tak, główna będzie miała pierwszeństwo cały czas. No to jest wojewódzka trasa, także... To dziękuję. Dziękuję bardzo.